takie pytanie, czy chrześcijanie, którzy nie są ani pod Starym Przymierzem, które się jeszcze nie zakończyło, ani nie są pod Nowym Przymierzem, które się jeszcze nie zaczęło, są obowiązani przestrzegać szabatu? Jest to pytanie oczywiście retoryczne, dlatego że szabat dotyczy Starego Przymierza i będzie dotyczył Nowego Przymierza, nie dotyczy natomiast w żadnym wypadku chrześcijan. I gdyby dzisiaj było już Nowe Przymierze, to oczywiście obowiązywałby szabat, dzień odpocznienia w dniu siódmym. Jednak są obecnie tacy, którzy błędnie myślą, że Nowe Przymierze jest już teraz w mocy i już teraz próbują przestrzegać szabatu. Dla tych osób pozostaje kilka problemów do rozwiązania. Pierwszy problem. Gdzie jest dowód, że jakikolwiek człowiek kiedykolwiek zachowywał siódmy dzień z wyjątkiem specjalnego przykazania przed ogłoszeniem 10 przykazań na górze Synaj? I tutaj warto przeczytać sobie do swojego studium pierwszą Księgę Mojżeszową, 2 rozdział, 2 do 3 wersetu, także 2 Mojżeszową, 16 rozdział od 1 do 30 wersetu oraz 19 rozdział 1 do 25 wersetu i 2 Mojżeszowa, czyli Księga Wyjścia, od 20 rozdział od 1 do 17 wersetu. I drugi problem. Jeśli chrześcijanie, którzy nie są ani pod Starym Przymierzem, które się jeszcze nie zakończyło, ani nie są pod Nowym Przymierzem, które się jeszcze nie zaczęło, są rzekomo zobowiązani do zachowywania 7. dnia jako szabatu, to dlaczego w tym dniu zwolennicy takiego poglądu opuszczają swoje mieszkanie, widząc, że tym, którym nadano prawo, wyraźnie nakazano, aby tego nie robili? I to można przeczytać w 2 Mojżeszowej 16:29. Tutaj posłużę się adwentystycznym wydaniem Pisma Świętego, skoro problem dotyczy sabatarian głównie z takiego nurtu, czyli 2 Mojżeszowa 16:29. Patrzcie, że Pan dał wam szabat, dlatego On daje wam w dniu 6 chleb na 2 dni. Zostańcie każdy na swoim miejscu, niech w 7. dniu nikt nie wychodzi ze swojego miejsca. Tak mówi nawet przekład adwentystyczny. Trzeci problem. Jeśli zachowujecie jeden szabat, 7. dzień, dlaczego nie zachowujecie ich wszystkich? 7. roku i roku jubileuszowego. Kto cię upoważnił do rozróżnienia na korzyść 7. dnia? I tutaj warto przeczytać sobie 3 Mojżeszową, 25 rozdział od 1 do 22 wersetu. Czwarty problem. Jeśli chrześcijanie, którzy nie są ani pod Starym Przymierzem, które się jeszcze nie zakończyło, ani nie są pod Nowym Przymierzem, które się jeszcze nie zaczęło, są rzekomo zobowiązani do przestrzegania szabatu, jak mają żyć w zimnym klimacie. I tutaj 2 Mojżeszowa, 35 rozdział, od 1 do 3 wersetu, czyli Księga Wyjścia, 35 rozdział, od 1 do 3 wersetu. Mojżesz zebrał całe zgromadzenie synów izraelskich i powiedział do nich: oto słowa, które Pan nakazał czynić. Przez 6 dni będzie wykonywana praca, ale dzień 7 będzie wam święty. Szabat odpoczynku dla Pana. Kto będzie w nim wykonywał pracę, poniesie śmierć. Nie rozpalajcie ognia we wszystkich waszych mieszkaniach w dzień szabatu. Oczywiście mało istotne jest, w którym miejscu jest ognisko, czy ono jest w elektrowni Opole i kabelkami jego efekty przychodzą ci do domu, czy też to jest ognisko w twoim kominku, to używając czegokolwiek, co ci podgrzewa skórę, łamiesz to przykazanie. I piąty problem. Czy chrześcijanie, którzy nie są ani pod Starym Przymierzem, które się jeszcze nie zakończyło, ani nie są pod Nowym Przymierzem, które się jeszcze nie zaczęło, są zobowiązani do uśmiercania tych, którzy bezczeszczą siódmy dzień, bo czwarta Mojżeszowa, czyli czytając przekładu adwentystycznego, czwarta Mojżeszowa, to jest Księga Liczb, rozdział 15, werset 32. I stało się, gdy synowie izraelscy byli na pustyni, że znaleźli człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu. I przyprowadzili go ci, którzy go znaleźli zbierającego drwa przed Mojżesza i przed Aarona i przed całe zgromadzenie. I osadzili go pod strażą, bo jeszcze nie zostało im oznajmione, co z takim uczynić. I powiedział Pan do Mojżesza: mąż ten poniesie śmierć, ukamienuje go całe zgromadzenie poza obozem. I wyprowadziło go całe zgromadzenie poza obóz i rzucali na niego kamieniami, aż umarł, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. Więc jeśli jest sabat, to jest też konieczność uśmiercania tych, którzy sabatu nie przestrzegają. Nawet antychryst pod koniec Starego Przymierza w 70. tygodniu Daniela będzie uśmiercał tych, którzy nie przestrzegać będą szabatu. A być może nie będzie, ale ostrzeżenie Pana Jezusa, aby się modlić, żeby ucieczka nie odbywała się w szabat, wskazuje na to, że szabat będzie wtedy poważną przeszkodą. I teraz, jeśli tak, jeśli odpowiedź na to pytanie, czy chrześcijanie, którzy nie są ani pod Starym Przymierzem, które się jeszcze nie zakończyło, ani nie są pod Nowym Przymierzem, które się jeszcze nie zaczęło, są zobowiązani do uśmiercania tych, którzy bezczeszczą siódmy dzień, to jeśli tak, to kto będzie publicznym katem? Jeśli nie, to co zrobisz z tym prawem? Przecież jest wyraźnie powiedziane w drugiej Mojżeszowej, 2 Mojżeszowa 35, werset 2. 2 Mojżeszowa 35, werset 2. Przez 6 dni będzie wykonywana praca, ale dzień 7 będzie wam święty szabat odpoczynku dla Pana. Kto będzie w nim wykonywał pracę, poniesie śmierć. Tak mówi to zalecenie. Czyli 2 Mojżeszowa 35:2 nakazuje uśmiercać każdego, kto nie przestrzega szabatu, jeżeli szabat ma być obchodzony na przykład tu w Polsce. Kary nie są zniesione, również prawo mojżeszowe nie jest zniesione. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa zakonu będą aż do przeminięcia nieba i ziemi, więc będą obejmować teraz jeszcze do końca Stare Przymierze, ale także Nowe Przymierze, bo Nowe Przymierze będzie zawarte 7 lat po pochwyceniu Kościoła i będzie to już po ucisku, po 70. tygodniu Daniela. I wtedy Nowe Przymierze też będzie na tej samej starej ziemi i dopiero wtedy, kiedy skończy się Nowe Przymierze, niebo i ziemia przeminą. I kary nie są zniesione, również prawo mojżeszowe nie jest zniesione. Ono po prostu nie obowiązuje chrześcijan. Jeśli przyznasz, że kary nadal obowiązują chrześcijan, a dowód, że tak jest bezsporny i niepokonany, więc jeśli przyznasz, że kary nadal obowiązują, a dowód jest tak, że tak jest bezsporny i niepokonany, bo prawo niezmiennie obowiązuje, dopóki niebo i ziemia nie przeminą. I teraz w Starym Przymierzu, które jeszcze się nie zakończyło i będzie obowiązywać w Nowym Przymierzu, które zacznie się po powrocie Chrystusa na ziemię, to nie ma pseudo-sabatarianina na całej zielonej ziemi, który mógłby uciec przed zemstą złamanego prawa. 6. problem. Jeśli chrześcijanie, którzy nie są ani pod Starym Przymierzem, które się jeszcze nie zakończyło, ani nie są pod Nowym Przymierzem, które się jeszcze nie zaczęło, są rzekomo zobowiązani do przestrzegania 7. dnia, to dlaczego Pan Jezus Chrystus oświadczył, że całe prawo i proroctwo oparte jest na miłości, zamiast na sabacie, widząc, że nakaz jego przestrzegania jest tym, na którym zawiesza się Twoje wieczne wszystko, bo tak właśnie wszystkie adwentystyczne publikacje do tego kierunku idą. I tutaj oczywiście mamy Ewangelię Mateusza, też z adwentystycznej Biblii czytam. Mateusza 22. Trzydziesty czwarty werset. Lecz gdy usłyszeli faryzeusze, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się wokół niego. I zapytał go jeden z nich, znawca prawa, wystawiając go na próbę i mówiąc: Nauczycielu, które jest największe przykazanie w prawie? A Jezus mu powiedział: Będziesz miłował Pana Twego Boga z całego Twego serca i z całej Twojej duszy i z całej Twojej myśli. To jest pierwsze i największe przykazanie. A drugie, podobne temu jest: będziesz miłował Twego bliźniego jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. I Rzymian, 13 rozdział, Rzymian, 13 rozdział, wersety 8 do 10. Rzymian, rozdział 13. Ósmy werset do 10. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej, bo kto miłuje bliźniego, prawo wypełnił. Bowiem nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz pożądał i wszelkie inne przykazanie w tym słowie się streszcza. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc prawa jest miłość. Siódmy problem. Dlaczego Pan Jezus Chrystus, wyliczając przykazania, nie wymagał od młodego bogacza zachowania szabatu? Widzimy tą historię Mateusza 19:16. Mateusza 19:16. A oto ktoś, podszedłszy do niego, powiedział mu: Nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, abym miał życie wieczne? On zaś mu powiedział: dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, to jest Bóg. A jeśli chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań. I zapytał: których? A Jezus powiedział: nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa. Czcij swego ojca i matkę i będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Powiedział mu młodzieniec: tego wszystkiego przestrzegałem od swojej młodości, czego mi jeszcze brakuje? I Pan Jezus nie powiedział: brakuje ci jeszcze szabatu. I Ewangelia Marka, 10 rozdział. 10 rozdział, 17-22. 10 rozdział, 17-22. A gdy on wyruszał w drogę, przyszedł ktoś i upadłszy na kolana, zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? A Jezus powiedział mu: dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, to jest Bóg. Znasz przykazania: nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, nie będziesz nikogo oszukiwał, czcij twego ojca i twoją matkę. Jak widzimy. A on odpowiadając, rzekł mu: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości. A Jezus, spojrzawszy nań, umiłował go i powiedział mu: jednego ci brakuje, idź, sprzedaj co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie i przyjdź, naśladuj mnie wziąwszy krzyż. A on, zafrasowawszy się z powodu tego słowa, odszedł smutny, bowiem miał wiele majątności. I także Łukasza, 18 rozdział, 18 werset. Łukasza 18:18. I zapytał go pewien dostojnik, mówiąc: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? I powiedział mu Jezus: dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg. Znasz przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie świadcz fałszywie, czci ojca i swoją matkę. A on powiedział: tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości. Jezus, usłyszawszy to, Powiedział mu, jednego ci jeszcze brak, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie i przyjdź i naśladuj mnie. A on, usłyszawszy to, zasmucił się, był bowiem bardzo bogaty, a gdy go Jezus zobaczył, bardzo zasmuconego, powiedział, jak trudno tym, którzy mają pieniądze, wejść do Królestwa Bożego. I 8. problem. Jeśli chrześcijanie, którzy nie są ani pod Starym Przymierzem, które się jeszcze nie zakończyło, ani nie są pod Nowym Przymierzem, które się jeszcze nie zaczęło, mają rzekomo zachowywać prawo Mojżesza, szabat, to dlaczego apostołowie i starsi, którzy spotkali się w Jerozolimie, pominęli szabat w swoim adresie do zborów? Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział, cały rozdział 15. Judaizujący nauczyciele oświadczyli wtedy braciom, że jeśli nie poddadzą się obrzezaniu i nie będą przestrzegać prawa Mojżesza, nie mogą być zbawieni. Apostołowie odpowiedzieli, nie mamy takiego przykazania. 9. problem. Jeśli chrześcijanie, którzy nie są ani pod Starym Przymierzem, które się jeszcze nie zakończyło, ani nie są pod Nowym Przymierzem, które się jeszcze nie zaczęło, są rzekomo zobowiązani do zachowania szabatu, jak mamy wytłumaczyć otwarte naruszenie prawa przez Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszym przykładem, chyba że mówiąc, że moc, która uczyniła prawo, może je odebrać i że On to zrobił. Mateusza 12 czytamy wyraźnie. Mateusza 12 rozdział. Będę czytał z tego przekładu adwentystycznego. Mateusza 12 od 1 do 8. W tym czasie szedł Jezus w szabat przez zboża, a jego uczniowie byli głodni i zaczęli rwać kłosy i jeść. A faryzeusze, zobaczywszy to, powiedzieli mu, oto twoi uczniowie czynią, czego nie wolno czynić w szabat. A on im odpowiedział, czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego, jadł chleby pokładne, których nie wolno mu było jeść ani tym, którzy z nim byli, a tylko samym kapłanom? Albo czy nie czytaliście w prawie, że w szabat kapłani w świątyni naruszają szabat, a są bez winy? Ale mówię wam, że tu większy jest niż świątynia, a gdybyście wiedzieli, co to jest, miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych, bowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. A także Ewangelia Jana, 7 rozdział, 22 werset. 7 rozdział, 22 werset. Wszak Mojżesz dał wam obrzezanie nie aby pochodziło od Mojżesza, ale od ojców i w szabat obrzezujecie człowieka, skoro człowiek przyjmuje obrzezanie w szabat, aby nie zostało naruszone prawo Mojżesza, dlaczego gniewacie się na mnie, gdy całego człowieka zdrowym uczyniłem w szabat? Ewangelia Jana, 7 rozdział, 22 do 23 wersetu. Kolejny problem, kolejne zagadnienie, 10. problem. Jeśli zachowujecie szabat, ponieważ, jak sądzicie, był on zachowywany przed prawem Mojżesza, to dlaczego nie praktykujecie obrzezania, widząc, że jest ono wyraźnie nakazane w tamtych wiekach? Tak przecież mówi nam pierwsza Mojżeszowa, 17 rozdział od 1 do 14 wersetu oraz Galacjan, 5 rozdział od 1 do 6. Przeczytam tylko ten drugi adres, pierwszy, pierwszą Mojżeszową 17 od 1 do 14. Przeczytaj sobie samodzielnie. Natomiast ja przeczytam teraz jako ilustrację tego zagadnienia Galacjan, 5 rozdział od 1 do 6. Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił i nie poddawajcie się znowu jarzmu niewoli. Czytam z tego adwentystycznego przekładu. Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże, a świadczę znowu każdemu człowiekowi dającemu się obrzezać, że powinien całe prawo wypełnić. Pozbawiliście się Chrystusa, którzy w prawie uznajecie się za sprawiedliwych, wypadliście z łaski. My bowiem duchem dzięki wierze oczekujemy nadziei usprawiedliwienia. Bowiem w Chrystusie Jezusie ani nieobrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara działająca przez miłość. 11. problem. Kiedy patriarcha, prorok czy apostoł lub ktokolwiek inny nakazał jakiemukolwiek poganinowi przestrzeganie prawa Mojżesza. Nie ma tu żadnych uników. Dowód, proszę. Proszę, dowód. Dowód. Kolejny problem, 12. Apostoł Paweł mówi, że służba śmierci wypisana i wyryta w kamieniu, tak jak mówi nam 2 Mojżeszowa, 20 rozdział, od 1 do 17 i 31, 18 i 32 od 15 do 16 i 34 od 1 do 28 została zniesiona. Tak mówi 2 Koryntian 3 rozdział od 1 do 18. I skoro tak, to gdzie, kiedy i przez kogo została przywrócona do życia? Wymień dzień, wiek, autorytet i podaj dowód z Biblii. Jeśli twój sabatariański zabobon jest prawdziwy, wielki apostoł pogan, czyli apostoł Paweł, błądził. I 13. powód, 13. problem. Jeśli pierwsi chrześcijanie, którzy nie byli ani pod Starym Przymierzem, które się jeszcze nie zakończyło, ani nie byli pod Nowym Przymierzem, które się jeszcze nie zaczęło, rzekomo zachowywali dzień szabatu, to dlaczego łamali chleb w pierwszy dzień tygodnia? Jak mówią nam Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, werset 7. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, tu się nazywają w tej Biblii Dzieje Apostołów. Dzieje Apostołów, 27. A pierwszego dnia po szabacie, gdy uczniowie zgromadzili się na łamanie chleba, Paweł rozmawiał z nimi, mając odejść nazajutrz i przedłużył mowę aż do północy. Czyli widzimy, pierwszy dzień tygodnia. 14. problem. Jeśli chrześcijanie, którzy nie są ani pod Starym Przymierzem, które się jeszcze nie zakończyło, ani nie są pod Nowym Przymierzem, które się jeszcze nie zaczęło, mają rzekomo zachowywać dzień szabatu, jak wytłumaczysz fakt, że apostołowie głosili Ewangelię w Jerozolimie, Samarii, Korneliuszowi poganinowi i wielu innym, nie nakazując ani jednej osobie przestrzegania szabatu? Czy oni pod natchnieniem Ducha Świętego nie potrafili właściwie pouczyć swoich konwertytów? Masz dowody w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział od 1 do 47 wersetu. Także Dzieje Apostolskie, 8 rozdział od 1 do 40 wersetu. Także Dzieje Apostolskie, 10 od 1 do 48 wersetu. Oraz 16 rozdział Dziejów Apostolskich od 1 do 40 wersetu. Mamy też problem 15. Czy nie jest faktem, 15 problem, 15 kłopot. Czy nie jest faktem według Księgi Dziejów Apostolskich, że to, co zostało zrobione, było ważniejsze niż dzień? I to były Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 7 werset, przed chwilką czytany. A pierwszego dnia po szabacie, gdy uczniowie zgromadzili się na łamanie chleba, Paweł rozmawiał z nimi, mając odejść nazajutrz i przedłużył mowę aż do północy. 16. powód, 16. problem, 16. dowód, że adwentyści błądzą. Czy możesz wykazać, że dzień, którego przestrzegasz, jest rzeczywiście 7 dniem lub szabatem, pochodzącym w regularnej kolejności od dnia, w którym Bóg odpoczął? Oczywiście nie możesz tego zrobić. Po pierwsze, w czasie, gdy była bitwa i Bóg wstrzymał słońce na nieomal cały dzień, już nastąpiło przesunięcie oraz gdy za czasów Hiskiasza cofnął zegar, też kawałek dnia. I teraz pytanie, czy suma tych dwóch przesunięć daje nam różnicę jednej doby, czy inna ilość tam została? Więc teraz tak, skoro nie możesz wykazać, że dzień, którego przestrzegasz, jest rzeczywiście siódmym dniem lub szabatem pochodzącym w regularnej kolejności od dnia, którym Bóg odpoczął, to Twój dzień nie jest lepszy niż każdy inny dzień. Przyjmując zabobon i przesąd, że rzekomo prawo Mojżesza obowiązuje kogokolwiek innego niż Izraela i Judę w Palestynie w czasie, gdy funkcjonuje świątynia i że czwarte przykazanie jest obowiązujące dla całego rodzaju ludzkiego, twierdzisz, że jest możliwe, aby wszyscy ludzie zachowywali ten sam dzień. Jeżeli tak, to jak wytłumaczysz fakt, że podróżnik, który rozpoczyna podróż dookoła Ziemi, zyskuje, powiedzmy, idąc na wschód, 1 godzinę na każde 2000 przebytych kilometrów. Jak daleko by zaszedł, zanim straciłby rachubę? Czy nie widzisz, jak nieuchronnie rozminąłby się z datą? Dalej, jak wytłumaczysz fakt, że daleko w kierunku krańców Ziemi, podróżując od równika, są okresy 6 miesięcy nieprzerwanych nocy i 6 miesięcy nieprzerwanego dnia? Czy nie widzisz, że jest geograficzną niemożliwością, aby wszyscy ludzie zachowywali ten sam dzień i że prawo było przeznaczone tylko dla jednego ludu, jednego kraju i jednego wieku w czasie, gdy stała lub będzie stać tam świątynia izraelska? Czy zachowujesz dzień szabatu? Żadnych uników, czyż nie? Czy odpoczywasz, czy też poświęcasz dzień na propagowanie swoich doktryn? Pamiętaj, że prawdziwy szabat należy przestrzegać 12 godzin, 6 dni w tygodniu i odpoczywanie w innym czasie niż dzień szabatu jest grzechem, bo do odpocznienia jest tylko dzień szabatu, a 6 dni robić będziesz, tak mówi przykazanie. Czy nie spożywacie w tym dniu pokarmów przygotowanych przez pracę nad ogniem rozpalonym z naruszeniem prawa, jak mówi 2 Mojżeszowa, 20 rozdział od 8 do 11 wersetu. I tutaj mamy 2 Mojżeszową, czyli Księga Wyjścia. I ta Księga Wyjścia, rozdział 20. Od 8 do 11 wersetu. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszystkie Twoje prace, ale dzień 7 jest szabatem Pana Twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy Ty, ani Twój syn, i Twoja córka, i Twój sługa, czyli nie możesz wynająć elektrowni, żeby Ci dostarczyła coś. Musisz mieć wyłączony prąd. I Twoja służąca, i Twoje bydło, i Twój gość, który jest w Twoich bramach. Tak mówi ten fragment. Bo w ciągu 6 dni stworzył Pan niebo i ziemię, morze i cokolwiek w nich jest i odpoczął 7 dnia, dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i poświęcił go. Także 2 Mojżeszowa, 35 rozdział, 1 do 3 wersetu. Mojżesz zebrał całe zgromadzenie synów izraelskich i powiedział do nich: oto słowa, które Pan nakazał czynić. Przez 6 dni będzie wykonywana praca, ale dzień 7 będzie wam święty. Szabat odpoczynku dla Pana, kto będzie w nim wykonywał pracę, poniesie śmierć. Nie rozpalajcie ognia we wszystkich waszych mieszkaniach w dzień szabatu. Czy składasz ofiarę całopalną wymaganą przez prawo na ten dzień? Bo przecież tak mówi 4 Mojżeszowa, czyli Księga Liczb, 28 rozdział. Od 3 do 10 wersetu. I powiesz do nich: taka jest ofiara ogniowa, którą będziecie składać Panu codziennie, 2 roczne baranki bez skazy na stałe całopalenie. 1 baranka przyrządzisz o poranku, a 2 baranka przyrządzisz wieczorem. Do tego 10. część Efy przedniej mąki na ofiarę pokarmową, zagniataną z 4. częścią chinu czystej oliwy, to jest stałe całopalenie, jakie było złożone na górze Synaj jako miła woń. Jest to ofiara ogniowa dla Pana, a jego ofiarą z płynu będzie 4. część chinu. Na każdego baranka w świątyni będziesz wylewał ofiarę płynną z mocnego napoju dla Pana, a drugiego baranka przyrządzisz wieczorem. Przyrządzisz go jako ofiarę ogniową, tak jak poranną ofiarę z pokarmów i jak ofiarę z płynów, miłą woń dla Pana. W dniu szabatu ofiarujesz 2 baranki roczne bez skazy i 0,2 efy przedniej mąki zagniecionej z oliwą na ofiarę z pokarmów i ofiarę z płynów. Jest to całopalenie sobotnie w każdy szabat, oprócz całopalenia stałego i jego ofiary z płynów. Krótka piłka. Czy w ciągu dnia odpoczywasz w swoim domu? Jeśli nie zachowujesz dnia zgodnie z prawem, to nie zachowujesz go w ogóle. Żadna część prawa dotycząca szabatu nie została zniesiona. To prowadzi do nieuniknionego i nieodpartego wniosku, że nic nie zostało zniesione. Jeśli wiesz, że żadna część tego prawa nie została zniesiona, potępisz siebie, ponieważ nie zachowujesz go. Którą drogę wybierzesz? Chrześcijanie nie są ani pod Starym Przymierzem, które się jeszcze nie zakończyło, ani nie są pod Nowym Przymierzem, które się jeszcze nie zaczęło. Prawo mojżeszowe ma obowiązek być w najdrobniejszych szczegółach przestrzegane w Starym Przymierzu i będzie przestrzegane prawo w Nowym Przymierzu, jak się ono zacznie 7 lat po pochwyceniu Kościoła. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Jezusowi, a staniesz się częścią Kościoła. Wtedy nie będziesz ani pod Starym Przymierzem, ani pod Nowym Przymierzem. Będziesz w nowym stworzeniu, a przymierza dotyczą starego stworzenia.